Jako YouTuber dostawałem bardzo dużo przeróżnych propozycji, ale po raz pierwszy dostałem propozycję walki w formule MMA. I co jest najbardziej śmieszne w tym wszystkim, to to, że ja no, nie jestem fighterem, nie potrafię się bić. Więc taka walka byłaby dosyć no, taką amatorską walką, można powiedzieć. I moim przeciwnikiem, według tej propozycji, którą dostałem, byłby Daniel Magikal. Daniel Magikal, z tego co mi wiadomo, też nie jest, nic nie trenował, żadnych sztuk walki, więc to byłaby no, bardzo specyficzna walka. Myślę, nie mam pojęcia, wynik jej to by był zupełnie nieznany, bo ja nie mam pojęcia, jak Daniel Magikal się bije, nie mam pojęcia, jak ja bym się bił. I bym chciał się razem z wami zastanowić, czy w ogóle coś takiego ma sens. Taką walkę zaproponował mi Boxdel i Wojtek Gola. Oni sobie tam planują zrobić jakąś amatorską galę, w sensie no amatorską, że będą to dosyć tacy amatorscy zawodnicy, ale oni niby tam mówią, że to będzie takie profesjonalne. Tam Boxdel miałby walczyć z Guzikiem i jacyś tam inni jeszcze fajterzy by bili. No ale dobra, zastanówmy się, jakie by były wady i jakie zalety, bo i tych jest pełno, i tych jest pełno według mnie. Dla mnie największą zaletą tego byłoby to, że miałbym jakiś bardzo ciekawy cel na najbliższe miesiące, no bo wiecie, jeżeli bym się zgodził na taką walkę, no to chciałbym tą walkę wygrać, bo to by był duży przypał, jakbym z Danielem Magikalem przegrał, bo wtedy wszystkie dzieciaki by mnie atakowały, że o, Warnega to z każdym przegra. Więc na pewno wziąłbym się wtedy ostro za treningi i na samą myśl o tym, że mógłbym dla was nagrywać te treningi, rozwijać się, w końcu mieć taki cel do trenowania, bo bym bardzo chciał mieć zdrowe ciało, bo jak wiecie, ja jestem chory na cukrzycę i jeżeli ja nie zacznę regularnie ćwiczyć, no to będzie ze mną kiepsko w najbliższym czasie, a już jest ze mną kiepsko, w sensie przytyłem, mam bardzo słabą formę, Monika mnie strasznie ciśnie, że wyglądam jak świniak, bo naprawdę przytyłem, może tego nie widać tak ogólnie, ale to już nie jest Sylwester, który uciekał przed policją, to była taka cholernie mocna motywacja i to by mnie bardzo cieszyło, te właśnie treningi, te nagrywki z tych treningów, bo ja tam bym wymyślał oczywiście jakieś fajne odcinki. Minusem jest to, bo ja już tam na swoją grupę wrzucałem tą informację o tej walce, dużo osób zarzucało, że ja bym Daniela Magikala poprzez tą walkę jakoś tam wybił. Osobiście uważam, że no teraz było tyle tych materiałów w telewizji, że no, kto się miał dowiedzieć o Magikalu, to by się dowiedział. Też nie uważam, ta gala to nie będzie jak gala KSW, to będzie oczywiście na o wiele, wiele mniejszą skalę. Wątpię, żeby były reklamy telewizyjne i tak dalej, więc to raczej się rozejdzie tylko w tym gronie ludzi, którzy się interesują YouTube'em, streamami i tak dalej, więc tutaj uważam, że Daniel Magikal, Danielu Magikalu już się wiele osób dowiedziało i kto się miał o nim dowiedzieć, to już się dowiedział. Kolejna zaleta jest taka, że jakby Daniel Magikal się przygotowywał do tej walki, to nie robiłby drunk streamów. I co tutaj też jest ważne dla Daniela Magikala, uważam, no bo YouTube powiedział, że będzie kasował te kanały z tymi drunk streamami. I to by było takie naturalne przejście Daniela Magikala do na przykład streamowania treningów i tak dalej. Po pierwsze, byłoby to pozytywne dla społeczności YouTube'owej, po drugie, Daniel Magikal by się mógł tym uratować, a myślę, że on nie jest głupi chłopakiem, bo no nie oszukujmy się, dużo zarabia na tych pato streamach i ma chłopak żyłkę do interesu i wie, że musi jakoś teraz content zmienić, bo jak go nie zmieni, no to zniknie tak jak zniknął Rafonix na przykład. Więc niby tam Daniel Magikal mówił, że no on to już tej walki nie wie, czy podejmie się, bo po prostu organizacja jest słaba. I to jest właśnie, przechodzimy do kolejnej wady. Właśnie tutaj jest problem z organizacją. Wiecie jak to jest. No niby Boxdel miał organizować z Wojtkiem, oni się tam podobno słabo dogadują, ciężko jest się im razem spotkać, ciężko im się spotkać ze mną, z Magikalem. I no wiecie, też ja bym nie chciał sytuacji, że godzimy się z Danielem na tą walkę, no ma być gala, nagle się okazuje, że tam gdzieś w koszalinie pojawia się znowu klaun albo jakaś tam, nie wiem, pluskwa z Łomży i nagle gali nie ma, bo chłopaki jadą nagrywać miejską grę. Więc mam nadzieję, że oni się dogadają i przynajmniej wpłynie taka już solidna propozycja, jak to ma wyglądać, bo bym nie chciał też uczestniczyć w gali jakiejś, że tam na łące się będziemy bić. Dużo osób też mówi, że ja strasznie stracę wizerunkowo na tym.
Tylko, że wiecie, no, ja bym chciał robić w życiu to, co ja czuję, że chcę zrobić. Bo tutaj pojawia się taki argument, że jak ja będę walczył z Danielem Magikalem, to reklamodawcy się ode mnie odwrócą. Chcę w życiu robić rzeczy, na które mam ochotę. Ja bym chciał poczuć te emocje związane z tą walką. Co do samego Daniela Magikala, no to ciężko mi jest określić, czy to jest mocny przeciwnik. Ja bym porównał Daniela Magikala do Son Gohana. To był taki syn Goku i Son Gohan był bardzo słabym przeciwnikiem, tak zwanym jednostrzałowcem, ale on wpadał czasem w takie furie. I jak Son Gohan wpadł w taką furię, to naprawdę potrafił zadawać poważne obrażenia. I jak ja czasem się przyglądam, co tam Daniel Magikal wyczynia na tych streamach, to właśnie to mi się strasznie kojarzy z Gohanem, że gdyby w trakcie walki Daniel Magikal dostał takiej furii, no to byłbym w poważnych tarapatach. Nie wiem tak naprawdę co zrobić, wrzucę wam taki link do sądy, możecie mi pomóc podjąć tą decyzję i może wy macie jakieś ciekawe za i przeciw, bo to wiecie, no nie chodzi, nie chcę od was informacji i komentarzy, dobra, weź walcz albo weź nie walcz, tylko żebyście to jakoś fajnie argumentowali, czy to by było dla mnie i w ogóle dla dla rozwoju tego kanału dobre, czy to by było złe. Bardzo wam dziękuję za wsparcie tej mojej akcji z psiakobusem na Patronite. Jest tam 1000 zł, na jeden odcinek potrzeba 2,5 tysiąca zł, ale resztę to już ja dorzucę od siebie, bo tam mi firmy popłaciły faktury, więc mnie stać na to na szczęście. Wiecie, że Popek trafił ostatnio jakoś do szpitala i ma ten taniec z gwiazdami, więc było tak, no nie chciałem go naciskać, że dopiero co wyszedł ze szpitala, dawaj idziemy do schroniska. Gadałem z jego menadżerem i pojedziemy w następnym tygodniu, tym po majówce. Już mam karmę zamówioną i odbieram ją albo w piątek, albo w poniedziałek, więc od razu jak odbiorę, no to ruszamy do schroniska i robimy akcję. Jeżeli ktoś jeszcze by chciał wesprzeć tą moją akcję z psiakobusem, to serdecznie zapraszam, będę wam niezwykle wdzięczny. Tam na przykład za pewną kwotę możecie mieć autograf mój i tych moich gości, nawet film z pozdrowieniami. Są po prostu progi, jak to na Patronite, więc serdecznie was zapraszam na stronę. No i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku, w tym takim, do którego się przygotowuję już bardzo długo. To będzie dla mnie bardzo ciężki odcinek, no bo to będę opowiadał przeróżne sytuacje czterech ostatnich lat, sytuacje, które też często musiałem ukrywać i tak dalej, więc mam nadzieję, że przez to jakoś przebrnę i że też będziecie ze mną, jak będziemy się trzymać jak jedna wataha, jedna drużyna. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.